Spekulacje na temat przyszłości Radosława Stępnia na stanowisku wiceprezydenta Łodzi pojawiły się kilka dni temu. Tymczasem podczas dzisiejszej konferencji prezydent Zdanowska poinformowała, że jej zastępca rozważał propozycję zostania wiceprezesem banku już od grudnia. Radku, dzięki za współpracę. Ona naprawdę była bardzo dobra i przyznam, że będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Ale musicie Państwo zrozumieć jedno, że nawet najlepszy człowiek tu nie zapewni nam pieniędzy, które potrzebujemy na zmiany, jakie następują w naszym mieście. Oto by takie pieniądze na przykład na rewitalizację trafiły do Łodzi, zdaniem pani prezydent Radosław Stępień lepiej zadba w Warszawie. Te opinie podtrzymywał także sam zainteresowany. Myślę, że bez względu na to, jakie dyskusje trwały w Łodzi przez ostatnich kilka dni, to tak naprawdę, jeśli zastanowimy się nad tym na chłodno, to jest to sukces naszego miasta, jest to sukces naszego środowiska. Do 17 marca Radosław Stępień będzie wiceprezydentem. Później jego departament zostanie zlikwidowany. Za gospodarkę komunalną i lokale odpowiedzialna będzie Agnieszka Nowak. Ochrona środowiska i miejska zieleń przypadną w udziale Krzysztofowi Piątkowskiemu, a Marek Cieślak zmierzy się ze Zditem i Uzukiem. Ta decyzja panią prezydent i odbieram jako kolejny wyraz zaufania do mojej skromnej osoby, ale co się będzie działo z Zdicie, co dalej się będzie czyniło po 17. Radosław Stępień zaprzeczył, że przyjęcie stanowiska wiceprezesa banku jest ucieczką przed odpowiedzialnością za rozpoczęte inwestycje. Zanim opuści urząd, chce złożyć prezydent Zdanowskiej projekt zmiany systemu transportowego w mieście. Thank you.